Siemanko, tu profesor Panczur. Zapraszam na comiesięczny przegląd tego, co było najpopularniejsze na punkowej stronie w marcu 2022 roku. Numer 1. Premiera 6 numeru magazynu Bunkier. Impreza odbyła się 18 marca w Radomiu, tym razem wyjątkowo nie w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesna Elektrownia, lecz w barze lub jak to woli restauracji mieszczącej się przy Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr. Na początku 40 minut rozmowy na temat tego pisma, następnie koncert dwóch zespołów Punktologia z Radomia i Mir ze Skarżyska Kamiennej. Ona dobry kibar, jedziemy dalej. No dobra, to jedziemy dalej. Zagramy teraz 6 utwór z naszego repertuaru. 9! Odcinek 109, Rentgen. Zespół pochodził z Białegostoku, funkcjonował w połowie lat 80. Muzycznie była to mieszanka reggae, ska, nowej fali, punk rocka w takim spokojniejszym wydaniu. Piś o pokoju jeszcze. Przepraszam, piś o pokoju. Thank you.
światła dla zieleni. Więcej jej dać przestrzeni. Więcej trudu dla pokoju. Dosyć wojen i rozboju. Więcej kroków ku miłości, bo u innych wrogość gości. Więcej dobrych słów od ciebie. Nie żyjemy przecież w niebie. U nas w duszach pokój rośnie. U nas w duszach miłość trwa. Głową muru nie przebijesz, choćbyś tego bardzo chciał. Z dziewczynami w składzie odcinek pierwszy. Chociaż cykl zakończyłem już jakiś czas temu, to cały czas cieszy się on popularnością, więc chyba co jakiś czas będzie wypadało do niego wrócić i zaprezentować kolejne kilkanaście kapel z pierwiastkiem żeńskim. Numer 4. Defekt mózgu covery. Co jakiś czas robię tak zwany tydzień z, no i właśnie cały rok temu przy okazji przypominania dokonań tej wałbrzyskiej kapeli wyszperałem trochę coverów, jedne bardziej, inne mniej ciekawe. Chciałbym ci kochać.
z siebie patrzę się i mówię, że jest im bardzo źle. Miałaś tam swych przyjaciół, miałaś swoje mieszkanie. Wszyscy mieli auta, szybko na śniadanie. Nie było tam biednych i bogatych też nie było. Jak w bajeczce Marsa, słońce wszystkim wciąż świeciło. Chciałbym ci to dać, ale nie wiem skąd to brać. Tutaj wszyscy tylko z siebie patrzą się i mówią, że jest im bardzo źle. Obudź się, kochanie, spójrzesz się na oczy. To był tylko ten, który cię zauroczył. Tutaj nie ma równych i nigdy nie było. Tylko najrówniejszym słońce będzie wciąż świeciło. Chciałbym ci to dać, ale nie wiem skąd to brać. Tutaj wszyscy tylko z siebie patrzą się i mówią, że jest im bardzo źle. Numer 5. Strzęp pieroński, blade światła fabryk. Recenzja płyty. Płyta wydana w tym roku, zawiera 8 utworów, trwa nieco ponad 20 minut. Teksty dobre, kawał porządnego punkowego grania, ładne opakowanie graficzne, nie ma się do czego przyczepić.
Przypominam, że co czwartek na punkowej stronie pojawiają się informacje o koncertach, które odbędą się w nadchodzących dniach. I to by było na tyle. Do usłyszenia.